Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie. Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali, dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, a twoi zaś uczniowie nie poszczą? Jezus im rzekł, czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego, a wtedy będą pościć. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Umiłowani Chrystusie, Panu, siostry i bracia, trwamy w naszej medytacji tajemnicy Eucharystii. W hymnie na początku Ewangelii Jana czytamy piękne słowa o odwiecznym Słowie Bożym. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość ciemności świeci. I ciemność jej nie ogarnęła. W odwiecznym Synu Bożym jest życie. Jest pełnia życia. Jest światłość. I ten odwieczny Syn Boży stał się człowiekiem, a Słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. Jezus Chrystus, wcielony Syn Boży, przyszedł na świat w określonym czasie, gdy cesarzem rzymskim był August. Urodził się w określonym mieście, Betlejem. Wychował się w małym miasteczku Nazaret. Potem publicznie działał w Palestynie. Kiedy wiedział, że zbliża się jego odejście, zgromadził uczniów w wieczerniku na ostatniej wieczerzy, podczas której ustanowił Eucharystię i kapłaństwo. Wczoraj przywoływaliśmy opis tych wydarzeń z Ewangelii Mateusza. Dziś wsłuchajmy się w Ewangelistę Marka. A gdy jedli, wziął chleb, odmówił dziękczynienie, połamał i dał im, mówiąc, bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im i pili z niego wszyscy i rzekł do nich, to jest moja krew, przymierza, która za wielu będzie wylana. Po raz pierwszy chleb i wino przemieniły się w ciało i krew Jezusa. Roman Brandstetter w swojej niezwykłej książce, którą bardzo polecam, Jezus z Nazaretu, pisze, że w wieczerniku Jezus dokonał, bardzo lubię to słowo, w chlebo wstąpienia. Wstąpił w chleb. Po swojej męce, śmierci i zmartwychwstaniu na krótko przed wniebowstąpieniem zapewnił swoich uczniów, oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Najpełniejszą i najpiękniejszą obecnością Jezusa, czyli realizacją tych słów, tej obietnicy, którą pozostawił przed wstąpieniem do nieba, jest właśnie Eucharystia. Syn Boży obecnie siedzący po prawicy Boga Ojca w niebie, wstępuje na ziemię,
rodzi się w konkretnym miejscu i w konkretnym czasie. Dzieje się to właśnie w czasie każdej Eucharystii. Rodzi się na ołtarzu. Tak jak w czasie ostatniej wieczerzy, tak podczas każdej mszy świętej ciało Jezusa i Jego krew stają się obecne pod postacią chleba i wina i pozostają tak długo, aż zostaną spożyte. Krew pod postacią wina jest zawsze spożywana w całości podczas mszy świętej. Ciało pod postacią chleba jest przechowywane w tabernakulum. Dlaczego? W dwóch celach. Aby zanosić komunię świętą do chorych i by móc Pana Jezusa adorować. Nawiasem mówiąc, to zanoszenie komunii świętej do chorych i związane z tym przechowywanie komunii świętej, to jest jeden z najbardziej starożytnych zwyczajów Kościoła. I to przechowywanie komunii świętej, by zanieść ją do chorych, rozwinęło to wielkie nabożeństwo związane z adoracją Najświętszego Sakramentu. Można powiedzieć, to dzięki chorym w Kościele Kościół odkrył wartość przechowywania Najświętszego Sakramentu i adorowania Go. Dlatego Sobór Trydencki, już ostatnio go przywoływałem, wypowiada niesamowite słowa o zanoszeniu Komunii Świętej do chorych. Noszenie zaś Świętej Eucharystii do chorych, mówi Sobór, i w tym celu staranne przechowywanie jej w kościołach nie tylko jest bardzo słuszne i rozumne, ale bywało nakazywane na wielu soborach i należy do najstarszych zwyczajów Kościoła katolickiego. Dlatego też Święty Sobór postanowił zachować ten zbawienny i potrzebny nakaz. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Dokładnie tłumacząc z języka greckiego to zdanie, trzeba by powiedzieć, słowo stało się ciałem i rozbiło namiot pośród nas. Jan Ewangelista tak to właśnie po grecku sformułował, bo pragnął nawiązać do namiotu spotkania, który był znakiem obecności Boga pośród ludu izraelskiego, gdy ten w XIII wieku przed Chrystusem wychodził z niewoli egipskiej i przez pustynię wędrował do ziemi obiecanej. W namiocie spotkania przechowywał arkę, w której z kolei były złożone kamienne tablice. Nieraz Mojżesz wchodził do namiotu spotkania na rozmowę z Bogiem. Potem, 300 lat później, za czasów wielkiego króla Salomona, Arka Boża zamieszkała w świątyni jerozolimskiej. I do tego nawiązał święty Jan Ewangelista, pisząc: słowo stało się ciałem i rozbiło namiot pośród nas. A jak brzmi po łacinie namiot? Po łacinie z kolei? Tabernakulum. Tak, to miejsce szczególnej obecności Boga pośród ludzi. Wieczna płonąca lampka nawiązuje do czasów Mojżesza,
bo Mojżesz spotkał Boga w płonącym krzewie i usłyszał: zdejm sandały, bo ziemia, na której stoisz, jest ziemią świętą. Każdy kościół jest miejscem świętym na mocy konsekracji. Szczególnie święte jest prezbiterium. A to, że nasz kościół został konsekrowany, świadczą o tym te krzyżyki tutaj na ścianach. Zacheuszki nazywane są. Więc ta przestrzeń jest konsekrowana, a w niej znajduje się tabernakulum. Dlatego w kościele zachowujemy nabożną ciszę. Dlatego klękamy przy wejściu do świątyni, kierując swoje spojrzenie w stronę tabernakulum. Dlatego tak dbamy o sakralność świątyni przez nasze zachowanie, przez nasz ubiór. Różnie to czasem bywa z naszym ubiorem, szczególnie w okresie letnim. Dbamy o sakralność tej przestrzeni przez piękny wystrój i przez muzykę kościelną. Choć dla chorych organizowane są transmisje, to jednak nigdy one nie zastąpią przebywania w miejscu sakralnym, które jest jak gdyby kawałkiem nieba znajdującym się na ziemi. Szczególnym czasem doświadczania sakrum i świętości Najświętszego Sakramentu jest adoracja podczas wystawienia w monstrancji. Te rekolekcje są naznaczone dużą ilością okazji do adoracji Najświętszego Sakramentu. Monstrancja z języka łacińskiego monstrare, czyli pokazywać, to naczynie liturgiczne służące do umieszczania w nim konsekrowanej hostii celem wystawienia na ołtarzu podczas nabożeństwa, adoracji, błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem oraz w czasie procesji. Monstrancja jest związana ze szczególnym rozwojem pobożności eucharystycznej, który nastąpił od początku drugiego tysiąclecia. Od początku XI wieku pojawiła się praktyka komunii świętej przyjmowanej na kolanach i do ust. Przez pierwsze tysiąclecie komunia święta była zasadniczo przyjmowana na stojąco i na rękę. Zmiana, która pojawiła się w XI-XII wieku, właśnie wpisała się w bardzo intensywny rozwój pobożności eucharystycznej. Właśnie wtedy pojawiły się monstrancje, adoracje, procesje. I zwieńczeniem tego ruchu eucharystycznego było narodzenie się w XIII wieku, znowu XIII wiek, wczoraj wspomniałem, że lubię ten wiek, narodzenie się w XIII wieku uroczystości Bożego Ciała. I oto, co się wydarzyło na naszych oczach w czasie epidemii. Nagle spotkały się dwa tysiąclecia. Pierwsze komunia święta na rękę, drugie tysiąclecie komunia święta do ust. Myśmy nie byli przygotowani do tej zmiany. Pojawiły się dyskusje, spory, nawet napięcia. Nie należy się nimi dziwić ani gorszyć, bo one dotyczyły sprawy, można powiedzieć, najważniejszej, czy jednej z najważniejszych
w życiu chrześcijańskim, czyli sprawy Eucharystii. Postawa przyjmowania Komunii Świętej do ust to postawa bardziej adoracyjna, ofiarnicza. Wczoraj mówiliśmy dużo o ofierze. Postawa na rękę to postawa bardziej pokazująca komunię jako pokarm. Kluczowym elementem godnego przyjmowania Komunii Świętej jest oczywiście postawa wiary, o której wczoraj mówiliśmy na spotkaniu z paniami. I wyrazem tej naszej wiary jest nasze amen na słowa kapłana ciało Chrystusa. Amen. Tak, wierzę, tak jest. Tak się dzieje. Amen. Bardzo ważna jest też w momencie przyjmowania Komunii Świętej postawa czystego serca, czyli bycia w stanie bez grzechu ciężkiego, o czym mówiliśmy w pierwszym dniu rekolekcji. Jednak człowiek to nie tylko dusza, a komunia, choć jest duchowym zjednoczeniem z Jezusem, ma jednak swój wyraz cielesny, wyrażający się w nabożnych postawach. Dlatego przed przyjęciem Komunii Świętej przyklękamy. Osoby starsze, schorowane nie muszą tego czynić. Skłaniają wówczas głowę. Wyrazem naszej nabożności są pięknie złożone ręce. To jest ten moment adoracyjny. A gdy przyjmujemy Komunię Świętą na rękę, to wyciągamy rękę niedominującą, najczęściej lewą, i czynimy z niej prosty ołtarz. Dlatego ważne jest, by była wyprostowana ta dłoń. A następnie w obecności kapłana, szafarza, dominującą ręką przyjmujemy hostię do ust. Cała nasza postawa, ta zewnętrzna, jest wyrazem naszego szacunku wobec Najświętszego Sakramentu. Ważnym momentem, kiedy możemy uczcić Najświętszy Sakrament, to chwila, kiedy spotykamy księdza niosącego do chorych Komunię Świętą w bursie. Jakże pięknym jest gest, kiedy przyklękamy, jeśli gdzieś spotkamy kapłana niosącego Najświętszy Sakrament, przyklękamy nie przed księdzem, tylko przed Najświętszym Sakramentem. Miałem takie doświadczenie wiele lat temu, jak byłem katechetą w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych. I całą katechezę miałem poświęconą właśnie tej bursie, czyli temu naczyniu, w którym ksiądz niesie Najświętszy Sakrament do chorych. I mówiłem uczniom, że jak zobaczą księdza, to żeby uklęknęli. Dziwnym zbiegiem okoliczności. Minęło dosłownie parę dni. I szedłem z Komunią Świętą przez ulicę Sokolską w Katowicach. Kto wie, która to jest ulica, ten wie, że jest to bardzo ruchliwa. Dużo przystanków autobusowych. Tam są Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe. Idę sobie, patrzę, moi uczniowie w bardzo dużej gromadzie stojący na przystanku autobusowym. Wszyscy klękli na kolana. Bo parę dni wcześniej słyszeli o tym na katechezie. Inni ludzie byli zdziwieni. Młodzież klęka. Inni tego nie uczynili. Być może nie wiedzieli, że tak się właśnie należy zachować. Ważne jest także nasze przygotowanie przed mszą świętą i komunią świętą. Tak zwany post
eucharystyczny. Zanim powiem o nim trochę szerzej, zatrzymam się na chwilę ogólnie przy poście, bo dzisiejsza Ewangelia przypomina o postach. Jezus im rzekł: czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego i wtedy będą pościć. Podstawową formą postu jest niespożywanie mięsa w każdy piątek. Czynimy to z miłości do Pana Jezusa, który w piątek umarł na krzyżu. Piątek to dzień szczególnego myślenia o Jezusie ukrzyżowanym, ale także o bliźnich, by zaoszczędzone pieniądze niewydane na droższe posiłki przekazać potrzebującym. Mamy skarbonę. A dziś dodamy, że niespożywanie mięsa w piątek służy także pewnej równowadze w naturze. Jeżeli kogoś ten temat postu bardziej interesuje, to odsyłam, czy proponuję zajrzeć na stronę internetową, na portal Opoka. Tam dzisiaj jest mój długi tekst o postach, o poście w nawiązaniu do dzisiejszej Ewangelii. Tu tylko wspominam o tym. Tylko dlatego, by zwrócić uwagę na post eucharystyczny. Nie spożywamy niczego na godzinę przed przyjęciem Komunii Świętej. Idea tego postu eucharystycznego jest taka, by już godzinę wcześniej, przed Komunią Świętą, myśleć o Komunii Świętej. Nastawiać się na przyjście Pana Jezusa. Rozmyślać o Jezusie już tam w domu, a potem po drodze, kiedy idę do kościoła. I to wszystko nazywa się post eucharystyczny. Kiedy byłem młodym człowiekiem, jeszcze młodszym niż nasz kleryk, który jest u nas na stażu, kiedy przychodziłem do seminarium duchownego, to wtedy ówczesny diakon jeden, już właśnie krótko przed święceniami kapłańskimi, mi powiedział tak: wiesz, codziennie będziesz chodził do kaplicy seminaryjnej. Może ci się tu znudzić, możesz wpaść w rutynę. Jak wyjdziesz z drzwi swojego pokoju w seminarium i pójdziesz korytarzem, długim korytarzem do kaplicy, to staraj się uświadamiać, na spotkanie z kim idziesz. Post eucharystyczny temu też służy. A potem te chwile adoracyjne związane z przyjmowaniem Komunii Świętej, to się tu rozgrywa przy stopniach ołtarza, przedłużamy właśnie podczas adoracji, w czasie wystawienia Najświętszego Sakramentu. Monstrancja zwykle ma kształt słońca, aby wizualnie przypominać prawdę, że Jezus jest światłością świata, a kto idzie za Nim, nie chodzi w ciemności, lecz ma światło życia. Adorację czasem porównuje się do pewnej sprawy ze współczesnego świata, a mianowicie adoracja to trochę jak opalanie się w słońcu. Pragnę opalić się miłością Bożą. Adoracja to jakby trochę taka sauna i solarium w jednym. Tyle dbamy o tę żyznę fizyczną, wiele czasu spędzamy na siłowniach, wielu ludzi spędza czas na siłowniach, w klubach fitness. Czas, by zadbać też o nasze dusze, by rozpalić je żarem Bożej miłości, używając języka już bardziej religijnego i teologicznego, podczas adoracji trwamy na modlitwie albo własnymi słowami,
albo modlimy się z książeczki, podczas adoracji możemy posłużyć się Pismem Świętym. Możemy odmówić koronkę do miłosierdzia Bożego, ale także różaniec. Bo w każdej modlitwie Zdrowaś Maryjo wypowiadamy imię Jezus. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. I 50 razy to czynimy w czasie jednej części różańca. Pozdrawiając Maryję, uwielbiamy Jezusa. Podczas adoracji możemy po prostu trwać w obecności Pana. Wyciszyć się, wsłuchać się w ciszę Kościoła. A może wprost usłyszymy głos samego Boga. Zachęcam do tych dwóch rzeczy. Do częstej adoracji Najświętszego Sakramentu, ale także do częstego, już nie tylko niedzielnego, ale także w tygodniu przychodzenia na mszę świętą. Bo to jest to przenikanie naszej codzienności obecnością Pana Jezusa w naszym życiu. Amen.